Cześć, to Taoczyn i witam was w kolejnym odcinku z Darkest Dungeon! Odcinek... 10 i prawdopodobnie mieliśmy iść teraz na bossa. W naszym super składzie. No dobra, no to mieliśmy iść na bossa w naszym super składzie. No i chyba pójdziemy, no bo co innego. Jeszcze, czy ty coś miałeś? O, ty miałeś to gunwo. Nie, bo kasy nie mamy. Więc tak, Olafka, Garen, Szako i Sejuani. Teraz albo na wiedźmę, albo na bossa świni. No nic, idziemy na bossa świni. Ja bym powiedział, że nawet tak możemy się napchać, że ja tu nie będę zbytnio oszczędzał. Może tak, o. I ruszamy, bo tu może być naprawdę lipa. The ways and rituals of blood sacrifice are difficult to master. Those from beyond require a physical vessel if they are to make the crossing into our reality. The timing of the chance is imperative. Without the proper utterances at precise intervals, the process can fail spectacularly. No więc to jest książę świń. I on znajduje się gdzieś w jednym z tych pomieszczeń i trzeba będzie go znaleźć. Miałem rozdać trinkety i zapomniałem. No dobra, ale przypominam o standardowej łapce w górę na wejście i życzcie mi powodzenia, bo nie wiem jak to wyjdzie. Już mamy jakichś pierwszych przeciwników. Dwóch strzelających z tyłu. No ja nie mam stuna, mam... zatrucie, obu weszło, no ale teraz oni. Więc jebut. Jebut. Póki nie ma kryj, to jest ok. Teraz Garen. Garen dajesz po tych z przodu. Slice and dice. No chyba nie. Ok. A, Sejuani. Właściwie ulecz nas wszystkich. Slice and dice. O, cannot be left unanswered. A walnij tego z tyłu. O jeny. Lipa. O, krwawienie? Nie. To nie było krwawienie. Teraz znowu po wszystkich. I znowu po wszystkich. No i weszły kryty. Tego się bałem. Jeszcze slajd. Dobra, leczymy wszystkich. Dobry. As the fiend falls, a faint hope blossoms. A rzuć tu zatrucie. Dobrze. Cyk. No to ten z przodu nie żyje. Ten jeszcze wykona turę. Slice and dice. No oczywiście, że ją wykona i jeszcze strzeli po wszystkich. A na szczęście dobrze weszło. No weź zacznij leczyć pojedynczemu. Nigdy tego nie ugramy. Zatruj go. No nie, tak bym zdechł. Victory. Perhaps the turning point. Sporo życia straciliśmy niestety. Confidence surges as the enemy crumbles. Ale i trochę stresu weszło, ale sporo kasy. Więc to jest zawsze jakiś plus. Co ty tu masz?
scouting poszedł. No to dobrze, dowiemy się. Aha. Ten proponował drogę tędy. Chcę jak najszybciej dotrzeć do bossa i najmniej walk odbyć po drodze. Co, pozytywny efekt? Ładnie. Dobra, trzeba ich zaskoczyć tu na wejście. Uda się? Zaskoczcie się, głupie cwele. Gary nachilniemy? No nie, no teraz wszyscy trzej będą z tego hooka damage mi robili, no. Dobrze. I ten z tyłu? A nie, ten jeszcze. Jest dodge, dobrze. O to nieźle. Super. 2 na 10. Olafka. Bardzo ładnie. A singular strike. Be gone, fiend. Ale tu się mogę gaznąć zawsze po to. Pochodnie. Na razie, najwyżej potem, jak zabijemy tego bossa i będziemy jeszcze w stanie, to będę chciał sobie pochodzić po reszcie, ale naszym priorytetem jest teraz znalezienie bossa jak najszybciej. Wow. Proszę o skauta. Dziękuję. Boss? No, czyli albo pójdziemy tu, boss jest tutaj. Możemy się jeszcze cofnąć i pójść ten, no ale to i tak... No tu nas czekają trzy walki. No dobra, najwyżej. Zaskoczyli? No nie jest was tak dużo. No czemu wy nie jesteście, kurczę, zaskoczeni? Odepchnięcie. Resist. Ładnie. O, pyk. Szkoda, że przeżyli. O, może dobrze. No. Ulecz. Ten jeszcze ma turę, nie? No właśnie. Rzuci blida. Rzucił skupany. Cyk. Jak go napierdzielnie, to pierdzielnie. No, już możesz puszować ile chcesz. To mnie tam nie boli aż tak bardzo. No jeny, ale teraz mnie przepuszowała za bardzo. Heh, jednak mnie boli. Cyknij mu heala. Olafka, nie budź. Ładnie. A trifling victory. But a victory nonetheless. Tam jeden to jeszcze może potracić trochę. To nie boli aż tak bardzo. Cyk. O, i tu jest dość ciężko. O nie. Jest. O, ten będzie stresu nam wbijał. Dodge, nie, ładnie. Krwawienie. Nie siadło, bardzo ładnie. O, i tu już zabolało. Okej. Daj tak. O. Jeszcze resist mu wszedł, ale lipa. Ulecz siebie. Daj po tych z przodu. Ty też, daj po trzech. Ach, czułem na krita. Wszyscy u nich żyją. Death waits for the slightest lapse in concentration. Dobra, trzeba go uleczyć. Jest. Nie jest już za trudny. Znaczy nie krwawi na szczęście. Vomit. Gary na hilni. Co takie małe hile wchodzą? Jakoś pechamon. No i to boli. O nie. Tylko dwa. I nie wszedł to dobrze. Nie, ty chociaż zabitego. Dobrze. Dawaj po nich.
No i runda trzecia. Nie. Walnij Judgmenta w świnie. Niech nam już stresu nie nabija. A spusznie. Nie, resist. A on... Dwa. Stun. Nie, resist, dobrze. Najpierw się tym zajmijmy. Ładnie, 4 damage'a. No szkoda, że nie zaczął ten. Niewód 8. I Garen dobija. I została ta. Nie, nie z Judgmenta, ulecz się. Wow, o jeden więcej niż jakby Judgmenta rzucił. 3. Lit. O, i Garen dobija. Ładnie. Nie wyszło źle. This expedition at least promises success. Okej, okay, teraz to i tutaj wodę święconą. Nie, szkoda, to nie to. No to otwieraj. O ja cię pierniczę, 60 stresu. Skubane skubaństwo. Wow, to nie jest jakaś wybitna walka. Chyba zaraz po serio połażę i poszukam tych innych, bo te walki nie są tutaj trudne. Munch. Jebut. Resist. Tego. Kurczę, specjalnie chciałem jeden atak, żeby już ten nie wykonał tury. Zatruję? Nie, resist. Oście, kurde, no. Chociaż nie zatruło. As victories mount, so too will resistance. Tutaj od razu sobie... No tu jest król, znaczy książę świń, no musi być. Nie ma bata. Podnieś? Bleed. Okej. Okay. Zważywszy, że już idziemy ostatecznie na niego, to weźmy, użyjmy naszego tego i teraz tak. Nażryjcie się ile się da. Bardzo dobrze. Trzeba wam pozbijać trochę stresu. Tak. Tak. Co tu jeszcze masz? Reduce stress. O. Bardzo dobrze. Hinni. I to chyba tyle jest, nie? No jeszcze ktoś musi, może za dwa. O, ten jeszcze może zredukować stres. No to zredukuj jej. I tyle. Ładnie. Ładnie wyszło. Jesteśmy... Praktycznie wszyscy, no ten ma 2 HP mniej. O, i nie trafiły się potwory. I teraz za dużo stresu nam nie wejdzie. No i kolejne gówno. Loot. Chociaż tyle. Klucz nawet był. Dobra, no i teraz czeka nas super wielka bitwa. Ja bym powiedział, że nie, dobra. Nie będziemy kombinować z tym jedzeniem, bo może potem będę chciał jeszcze zwiedzać. Zobaczymy, jak ten boss pójdzie, ale trzymajcie kciuki. Wszystko albo nic. YOLO. Oście, kurde. Gruby grubas. No i właśnie miałem pomysł, żeby zabijać tego, ale ostatecznie uznałem, że on jest jawarty. I żeby pakować wszystko w tego jebanego grubasa. On i tak ma 100% stun resista, więc jakikolwiek pomysł na używanie stuna jest zbędny i jebut Garenem po ryju, bo nic innego tutaj nie przychodzi mi do głowy. Teraz jeszcze mogę nią. I właśnie tu jest ten moment, czy ja mam rzucać Judgmenta na tego z tyłu. On i tak ma 50% stun resista, więc nie opłaca się go próbować stunować. Póki jeszcze mogę, albo
króla świni albo w małego judgmenta. No i wiecie co? Chyba spróbuję zabić tego małego szalorza, tylko 4. Ale spróbujemy. No i teraz książę świń, jebut po wszystkich za 1/3 życia. I jeszcze stuna wbija, nie? I Shaco akurat dostał stuna. I od razu ma następną turę. I 27 critical. Dobrze, Garen jeszcze żyje. Spróbujmy tego z tyłu zabić. Jest! Wszedł! Chociaż nie będzie nas markował. No ale teraz już jest Garen na death touchu. I teraz tak. Tura Shaco. Powinien zejść mu stun. I Sejuani. Dokładnie o to chodziło. Niech ona uleczy nam Garena, żeby on wyszedł z death toucha. I próbujemy w niego... 30 critical ulawka! Blit wszedł. Jak ja to ugram bez straty nikogo, to będzie świetnie. Dobra, teraz Shaco. Istotna sprawa. On musi dostać... tak, on ma 0 odporności na zatrucie, więc jebut go zatruwasz. Pięknie. No i Garen, jedziesz za 12. Ładnie, ładny damage mu strasznie wchodzi. No ale teraz on tutaj będzie nam pizgał po wszystkich. Jeszcze crit mu wszedł, nie? I to jest częste. I teraz nie ma stunów, prawda? Powiedzcie, że nie ma stunów. I teraz muszę mieć szczęście. Teraz jest istotne. Bo... Albo mu jebnę. Liczyłem, że teraz będzie Sejuani. On chyba też obniża speeda i w każdym razie jesteśmy trochę w dupie. Stuna mu nie wrzucę, bo ma 100% resista, więc stun i tak nie wejdzie. Mogę spróbować jedną osobę uleczyć, no, bo jedyna, która nie jest w death touchu, to jest w tym momencie nasza Olafka. No albo próbować zadać jak najwięcej damage'a. Nie, ja uleczę naszą Sejuani, żeby nie było przypadku, że ona nie z dupy nagle zginie. Shaco, właściwie też. Ulecz nam Garena. A ty jebaj damage! 6, ale będzie bleedował jeszcze bardziej. Och, a ty możesz uleczyć. Jednak było, że możesz uleczyć. No to ulecz tego Shaco i wszyscy jesteśmy na low HP, na hit schodzą ten. Wchodzą death touche. Głupie to było. Bałem się, że on będzie miał turę przed moją Sejuani. Teraz to dopiero jest. No, teraz to dopiero jest problem. Oni zaraz zaczną jeszcze szaleć, nie? To jest ten... To jest już w ogóle przepieprzone. Ona ma stuna, więc... nią nie uleczę wszystkich. O, Garen zgłupiał. Runda 4. No. Ona ma już cholerne debuffy, ale trzeba walić dalej, bo ona za każdym hitem zatruwa, znaczy powoduje krwawienie coraz bardziej. Garen, pierdzielni mu, po prostu mu pierdzielni. Spróbujmy go jakoś, jakimś cudem dobić. Ile on tu dostanie? 15. No i teraz jest... Dwóch mi padło. Jeszcze dodge! No tylko 9 damage'a dostanie. Przeżyje to. I teraz będzie jego tura. I... Garen też jest chyba martwy. Nienawidzę tej gry! Po prostu nienawidzę tej gry! Masochist, tylko sobie nie zadaj przypadkiem sama z siebie damage'a. Aha! No okej. Death tu. Jaki fart. Co, stun? On już nie może... Nie! 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 To nie może być prawda! To nie może być prawda! Death door. Resist. Olafka. No i w ten sposób cała nasza drużyna poszła w pizdziet! O, ja cię pierdniczę! Co, nie możesz zjeść? Aha, bo...
teraz ona musi milion razy powiedzieć, że nie, że jest masochistyczna i nie będzie żarła jedzenia, chociaż i tak w końcu go zje. Już się nagadałaś? Może jednak? Sialala, sialala, ty i ja. Skrzynkę ktoś otwiera. Sialala, sialala. No, czysty pech, po prostu czysty pech, że wszedł akurat stun w naszą Sejuani, przez co nie szło tego po prostu. Jak to this item has no effect? Jak to... Tak stąd wychodzę już, bo nie będę zwiedzał jedną olawką dalej. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy. Ale zabiliśmy bossa. Ale to już nie było tak fajnie, jak bym chciał. Zginęło nam trzech podstawowych bohaterów. I teraz trzeba będzie połazić na te krótsze dungeony, żeby to trochę odrobić. No lipa. Trochę lipa jest. Jen 28 tarcz, co ja z tym zrobię? Jeszcze ta pewnie debuffa dostanie? Oczywiście. Ale ma też buffa. Smutne. I remember days when the sun shone, and laughter could be heard from the tavern. Co? Co ta Ocin? Ocipiałeś? O, trzech naszych ulubionych bohaterów poległo. Kiedy mu to zniknie? Czy mu to nie zniknie? Moment. W sanitarium. Dupa. Dobra, ty możesz i tak tylko pić. A nie, ty tak, możesz tylko pić, więc idź się napić. Pij za zwycięstwo! A, bo to ci pozostało. Niech Soraka się napije z tobą. A my będziemy myśleć co dalej. Co ty tu masz? Straszek podobno jest spoko na ostatnią linię. Ale w takim razie potrzebuję skilli. Ja bym powiedział, że bardziej na trzecią. Aha, że ten heroic end często mu wchodzi. No ale to musi grać z drugiej. Żeby to działało. Nie wiem, to jest postać, która mi się nie podoba. No kurczę. Ta Caitlynka też jakoś nie za bardzo. No i niestety, przez to, że nasz Garen padł... O kurwa, i co dostałem? Kolejnych dwóch takich. Cholender jasny. Że nam Garen padł, to nic nie zrobię. Some may fall, but their knowledge lives on. Ile papierków potrzebne? Tańszy upgrade. Fan the flames, mold the metal. We are raising an army. Dobra, ulepszenia poszły w ruch. Tego na razie nie. To jest ok. Ulepszenia poszły w ruch, więc na pewno tak. Ta odcinek możesz jeszcze bardziej sobie to ulepszyć. I to. I to jest bardzo istotne. Tryndmer. To, to. I to. Co się będziemy? Ty jesteś Gunwem. Kasadin. Hila. Ile ty już leczysz? 0 do 14. No to spoko. Przydałby nam się na wyszako. Teraz tak, co ty tu masz? Ty masz to, to, hila i to. Czyli nie masz stuna, ale jesteś znośny. Będziesz nam potrzebny.
podczas następnej wyprawy. Dalej będzie szedł Darek, będzie szedł Tryndmyr. Darek z trzeciej linii, nie, to nie pogodzę Tryndmyra z Darkiem. I to nic, Darek, Tryndmyr tak ma za wysoki level na razie. Kasadin na czwartą i Caitlyn na trzecią. Na razie nie mamy innych czempionów. Nie mamy tego ala Shaco, by się przydał. Świętej pamięci Shaco. Więc tak, pierwszy zginął Bronze, zaraz potem Garen, Shaco i Sejuani. Bym powiedział nawet, że Sejuani i Shaco przed Garenem zginęli. Ale cóż, bywa. Naszą główną healerką teraz staje się Soraka, którą trzeba będzie wylevelować, ale na razie musi jej stres zejść. A tymczasem to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dobrze, już o Tryndmyr jest i Taoxin. Oni będą tutaj dużo robić. No i oczywiście Olafka, która rozpiernicza system. Ale teraz szykują się dopiero prawdziwe problemy. Na czym polegają prawdziwe nasze problemy? Na fakcie, że kończą się short dungeony. Dungeony. Więc będziemy musieli iść na medium. Mam nadzieję, że medium to jeszcze ugramy. Ale medium trzeciego levelu to już nie. To już na pewno nie. Nie będę się tam pchał na razie, więc tu idziemy na medium. Trzeba, potrzebny mi będzie upgrade waszych broni. Tak naprawdę upgrade twojej broni. I na tym zakończymy, bo szkoda mi dalszej kasy. Dalej Tryndmyr ma ulepszone wszystko, Taoxin ma ulepszone wszystko, Olafka nie wiem. Okej. Okay. No chyba, że jakoś bym przestawił Strażka na linię trzecią, no ale to i tak nie może tego heroika używać z tej trzeciej. Jaki to wtedy ma sens? Z trzeciej może iść z tym, z tym, z tym i z tym. Nie. I on ma ten jeszcze tam ujemny procent tego HP na pierwszą linię, to jest po prostu świetne. Dobra, no ale to by było na tyle i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Darkest Dungeon. Niestety ten boss nie poszedł nam najlepiej. Mamy wiele strat, ale pokonaliśmy bossa świń. I przez to, że pokonaliśmy bossa świń, to jesteśmy na dobrej drodze, żeby ugrać to dalej i tyle. Co tu masz? Krity? Nie. Nie. Moment. Ty przejmujesz Graala od Sejuani. Nie. Zmniejszony crit. Kto ma małego crita? Ty masz małego crita. Wszyscy mają dużego. Dobra. Light above. Light below. Dobra, to będzie to ty. Będziemy łazić w cień. A to jest wręcz przeciwnie. Light below. Right above. Do tego na razie nie. Często stun. Dodge spada. No, to jest tylko na monstery. Często bleed. To Taoxin może. Ale crit mu spada, co się pierdzieć. Czy ja naprawdę chcę damage na tym? To jest nowy Garen. To nie ma to. To nie ma to tamto. To jest Garen 2.
To jest Garen 2 i nikt mi nie powie, że to nie jest Garen 2. No, Garen musi mieć potomka, nie? I to jest Garen 2. Syn Garena, Garen 2. Z healem. Dobra, bo przeciągam. Do zobaczenia w następnym odcinku z Darkest Dungeon, gdzie wybierzemy się prawdopodobnie na ten Medium Dungeon. Mamy dość kasy, pójdzie Garen 2, Darius, Caitlinka i Kasadin. Ja się z wami żegnam na razie.